Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy hakerem przez 10 minut. Zobaczymy, czy nam się uda cokolwiek dzisiaj zdziałać. Na samym wstępie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Dawno nie było filmu, wiem, 2 dni, ale troszeczkę, no, sił nie wyrabiałem. Ale teraz postaram się być regularny. Dobra, zobaczcie, dzisiaj jesteśmy hakerem. Jestem w takiej mega dziwnej strefce, że ona jest tak bardzo podejrzana. Zobaczcie, tutaj możemy sobie przesuwać. Ja naprawdę nie wiem, czy ja za ten film nie dostanę bana na YouTubie, więc uważajcie, bo może mnie YouTube zbanować za to, co my tutaj będziemy robić. Zobaczcie, tutaj mamy, Boże Święty, co tu jest? Co to jest w ogóle? Ja nie mogę, patrzcie, tutaj możemy coś wpisywać, czekajcie, kurde, ja nie mogę, nie wiem, widzowie, to jest naprawdę powalone. O, jest tak straszne, o Jezu, zostałem na full screena, to dobra, to w sumie tak będzie lepiej, okej, dobra, zobaczymy, o co nam tutaj chodzi, a więc tak, mamy tutaj Natural Network Tracing, to jest po prostu takie coś, że możemy tam sprawdzać, jak sieć internetu tutaj po prostu działa, możemy ją śledzić, tu są jakieś, nie wiem, takie kody, tu są tak, też takie kody, a tutaj możemy hakować hasła i jeszcze tu jest dużo innych rzeczy, więc dzisiaj sobie to obczajmy, zostawcie łapkę, jeżeli chcecie więcej takich filmów, albo zostawcie łapkę, jak chcecie na przykład inne gierki też na tym kanale, bo często był Minecraft, miesiąc temu był Roblox, nie wiem, czy chcecie dalej tego Robloxa, więc napiszcie, możemy sobie to wszystko mieszać i nagrywać raz to, ale to musicie mi dać znaka, co byście najbardziej chcieli oglądać, dobra, pozamykamy sobie na razie wszystkie programy, których nie chcemy i wygląda to tak, ja nie mogę, tutaj możemy sobie coś pisać, jak widzicie, na przykład możemy sobie... Nie, tutaj nie możemy pisać, czego my chcemy. O ja! Tu się coś nam samo pisze! Patrzcie to! Pisze kod normalnie! Ja! Function! Co jest? Enter? Co się stanie? Nie wiem, nic się... Jakie to jest straszne! Patrzcie, piszemy cokolwiek. Czyli nam się to normalnie pisze jakiś kod, który ja nawet nie wiem, co on znaczy. Patrzcie, function. Ja byłem kiedyś na informatyce, ale totalnie nie wiem, hacker. To musi mieć tak miłe, żeby to wszystko ogarnąć. Dobra, program konsol, zobaczmy. Tu mamy konsolę. Tu możemy coś, okej, dobra, tu możemy coś pisać. Ale to też, no, jak widzicie, widzowie. O kurde, permission. Oj. Coś tutaj, jak chyba hasło zwaliliśmy. Grande, czekajcie, że my tu możemy, okej. Okej, to się napisze to samo co u góry. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jak napiszemy tutaj to wszystko. Patrzcie, jak ja zasuwam. Co się stanie, jak my to wszystko napiszemy? Detrace. Okej, czyli to jest inna już totalnie inna w ogóle. Inny kod tego wszystkiego. Zobaczcie, return die. Ja nie mogę, co tutaj w ogóle pisze? Ja nawalam tak w tą klawiaturę, bo to po prostu nieważne co ja kliknę, to tutaj tak się pisze, jak widzicie. Okej, zaczyna się, zaczyna się zamykać. Patrzcie, jak ja zasuwam. Jestem najszybszym pisaniem kodu, jestem najszybszym hakerem na świecie, że jecie bazę. Installed. Jezu, zaraz mi tu się jakieś wirusy popybrają, to jest naprawdę Bitcoin miner, co to jest? Ja nie mogę. Patrzcie, tu nam bitcoiny się kopią. Co jest w ogóle? Jak ja tutaj nic nie czaję, zobaczcie to, miner running. 18 bitcoinów mamy, czyli mniej więcej 89 tysięcy dolarów, czajcie to? Czyli my teraz w naszej kieszeni, no mamy razy 4 na jakieś prawie, albo i nawet 400 tysięcy złotych. Ja nie mogę, to jest powalone 400 tysięcy zarobione w 3 minuty. O co tu chodzi? Okej, connected, zobaczmy. Czy coś będziemy mieli na przykład o Wojanowicach w tym wszystkim? To możemy, jak widzicie, rozszerzać, ale nic tam z tych informacji tutaj chyba... nie pisze ciekawego, no match po prostu. Aha, to chyba się to po prostu musi wykopać. Czyli po prostu jak to się kopie, to tam może nam zaraz dodać tego bitcoina, będziemy mieli jednego więcej. Ale wydaje mi się, że jak mamy 18 bitcoinów, to jest więcej warte niż 90 tysięcy dolarów. Chyba jeden bitcoin jest warty 90 tysięcy dolarów, albo nie? Nie, no na pewno nie. Kurde, nie wiem w sumie, ile jest warty bitcoin. Możecie napisać w komentarzach, jak wiecie. Bitcoin to jest taka ogólnie najpopularniejsza kryptowaluta. To jest coś takiego... Ciężko mi wytłumaczyć kryptowalutę. Szczerze nie chcę kłamać, bo się na tym nie znam. Po prostu takie jakby wirtualne pieniądze, no to się zawsze kopie. Okej, sprawdźmy, co jest dalej. O kurde, mamy kamerę gdzieś! Kamerę mamy normalnie! Okej, to jest straszne. To jest naprawdę straszne. Ja nie wiem, czy w ogóle tam powinien drugi raz wchodzić. Zobaczmy, to jest password cracker. Patrzcie, tu możemy hakować hasła. Target. Okej, tu możemy cokolwiek wpisać. Wpiszmy sobie hacker. Database, okej. Co, tu będzie to hakować? Co kurde, to jest hasło do konta hakera? Ja! Czekajcie. Nie, to chyba cały czas to samo pokazuje. Kurde, nie wiem teraz. O kurde. O kurde! Robi nam hasło do konta Wojana chyba. Co ja zrobiłem? W sensie to nie jest jeszcze, wiecie widzowie. O kurde. Nie, spokojnie, to nie jest jeszcze hasło do konta Wojana. Okej.
Ja nie mogę, patrzcie, jest jakieś hasło, ale to nie jest to hasło, bo Wojan ma przez dwa razy nick w Minecrafcie, więc to na pewno nie będzie to. Ale jestem ciekaw, wiesz, to jest totalnie OP. Ej, to jest totalnie OP, to możemy zhakować tutaj każde hasło po prostu. Ja nie mogę. Dobra, ten tryb jest powalony, dobra. Zobaczmy, co mamy... Bombę tu możemy zaplantować? Co? Nie wiem, czy tutaj powinien w ogóle coś klikać. Ja! Ale powalone, jakieś temperatury, wszystko. Jezus święty, dobra, nie wiem, remote connection. Ej, tu też możemy coś pisać. Dobra, napiszmy tu... O kurde, łączy się coś. Top secret, ja nie mogę, co ja tu robię w ogóle? Nie, dobra. Ja to lepiej włączam, bo zaraz widzę, że dostajemy bana, kurde. W sensie, zaraz mi tu policja przyjdzie. Interpol database, co to jest? O kurde. O kurde, ja nie wiem, czy ja to mogę w ogóle pokazać. Nie mogę tego pokazać, co było na tym nagraniu. Ja nie mogę, widzowie, jakie to jest powalone. To jest naprawdę mega straszne. To co jest? A, reklama. Okej. Okay. Naprawdę nie mogłem pokazać, co było na tamtym nagraniu. Tam były tak powalone tu. To jest, ja nie mogę tego pokazać. To są tak powalone rzeczy, jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie ponad 1000 łap, to wtedy pokażę, co było w tamtym filmiku i włamiemy się tutaj jeszcze raz na tego, na ten haker, na ten tryb hakera tutaj, ale naprawdę... Ja nie mogę, co to jest w ogóle, widzowie? Ja nie wiem, ja po prostu, ja nie dowierzam, że my w ogóle takie programy tutaj w ogóle, że to jest dozwolone, prawda? Że to jest w ogóle, kurde, legalne. W sensie, że nie wiem, czy to jest dozwolone, no to się w ogóle dowiemy po odcinku, nie? No zobaczmy, już mamy, patrzcie, mamy już 19 bitcoinów, czyli jeden bitcoin jest wart jakieś 6000 dolarów, z tego tutaj wynika, bo... no tak mniej więcej nam to tutaj dodało, nie? Że dodało nam te 5000 dolarów. I zamieniło nam się z 89 na 94. No to jest troszeczkę zaniżone, bo bitcoin chyba jest warte teraz jakieś 90 tysięcy złotych, więc to na pewno nie jest 5000 dolarów, to no jest kurde jakieś 20 tysięcy chyba dolarów około, tam nie wiem jaki jest kurs w sumie, ale wow, naprawdę to robi na mnie takie wrażenie wszystko, co ja tutaj zobaczyłem dzisiaj, że wow, naprawdę jedno wielkie wow, no to w szczególności w ogóle co to jest, ja nie wiem do czego to się nadaje, w sensie nie wiem, czy my coś z tym możemy zrobić, chyba nie. Chyba po prostu tutaj nic nie można zrobić, ale naprawdę tamto jest najciekawsze i password cracker. To, że my tutaj możemy złamać jakiekolwiek hasło do kogokolwiek. Naprawdę, jeżeli zostawicie dużo łap, to łamiemy tutaj hasło do byle jakiego konta w Minecrafcie i zobaczymy, co nam się po prostu udaje włamać. Jeżeli nam się uda włamać, to zobaczymy, co jest na tym koncie i prawdopodobnie może będziemy mogli też włamać się na Wojanowice, czy w ogóle na jakikolwiek serwer. Ciekawe, czy na Palinowo się uda też włamać, wiecie, jakbym był takim po prostu normalną osobą, która po prostu się nie zna, czy byłbym w stanie się włamać na Wojanowice. Dobra, znaczy na Palinowo. Dobra widzowie, ja naprawdę dziękuję wam za oglądanie tego filmu, był totalnie powalony. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, jestem trochę przestraszony tym wszystkim, więc zostawcie mega duży łap w górę i subskrypcję, jeżeli chcecie, żebym wszedł tutaj jeszcze raz. Jak nie zostawicie, to ja tutaj nie wchodzę, bo naprawdę jest duży strach. Subskrybujcie kanał, żeby oczywiście być na bieżąco. No i po prostu napiszcie w komentarzu, do kogo na przykład moglibyśmy się włamać na tamte hasło. Ja wam dziękuję, do usłyszenia, siemanko.